bardzo dużo jest takich pytań, no a dlaczego jak taki Bóg Stwórca, który nas stworzył i tak dalej, nie obronił nas, to znaczy nie obronił nas przez tymi siłami zła, nie spowodował tego, żeby nie było takiej ilości wojen, żeby nie było, nie zginęło na naszej planecie gigantyczna ta ilość ludzi, które ja Państwu przedstawiałem w poprzednich odcinkach. Dlatego tu ja wyjaśniam ze strony naukowo-poznawczej, dlaczego tak się dzieje, dlatego nawet te wyższe siły nie mogą się wtrącać, bo oni nie widzą. Właśnie to wszystko jest powiązane z działaniem kosmicznym, to znaczy z naturalnym rozwojem i ruchami galaktyk w materiach różnych przestrzeni naszego wielowymiarowego, ale asymetrycznego wszechświata, o którym ja mówiłem w projekcie Boga. Właśnie tak to jest, dlatego ten okres i nazywamy nocą Swaroga na Ziemi. Tym samym zasłanianie od widzenia, kontroli i możliwości przyjścia na pomoc wyższej cywilizacji Boga do naszej cywilizacji ludzkiej na Ziemi, która znajduje się jak układ słoneczny na obrzeżach jednego z czterech rękawów naszej galaktyki Mleczna Droga był niemożliwy i z tego skorzystali właśnie te przedstawiciele sił zła, bo oni mieli ograniczony czas też swojego panowania, wtrącania się i zniekształcenia rozwoju cywilizacji na naszej planecie Ziemi, bo noc Swaroga wcześniej czy później się kończy. Kiedy promienie materii naszej zielonej przestrzeni niczym nie będą zasłonięte od materii szarej przestrzeni, to wtedy jest to tak nazywany przez nas Dzień Swaroga na Ziemi. Nam z Ziemi będzie wtedy widać materii szarej przestrzeni bez żadnych przeszkód i zakłóceń przejścia naszych promieni, promieni w cudzysłowie, do materii wyższej przestrzeni. To wszystko. Bo praktycznie rozumienie promieni w światło jest też czysto umownie, bo sami Państwo wiecie, że my światło naszymi oczami ludzkimi widzimy w bardzo ograniczonym faktycznie częstotliwościowym zakresie rozprzestrzenia się fali elektronicznej w środowisku magnetycznym, które my nazywamy falą elektromagnetyczną. Dlatego też ja piję, że to jest światło, to jest czyste, to jest promieniowanie, które idzie rozprzestrzenia się głównie po powierzchni. Znowu my odnoszę się do tych swoich poprzednich wykładów dotyczących tak zwanych podstawowych praw wszechświata. Dlatego głębi my nie widzimy, my widzimy tylko powierzchnię. Tu na naszej Ziemi istotą z materii żółtej przestrzeni, to znaczy przedstawicielem zła i całemu ich złu, robić wtedy nie było czego, jakby było odsłonięte od nas faktycznie materia Boga Stwórcy i cywilizacji Boga Stwórcy, bo każda ich kreatura byłaby widoczna jak na dłoni z materii wyższej, to znaczy materii szarej przestrzeni i z planet cywilizacji Boga Stwórcy. Ale w rzeczywistości wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane i trudnym jest tak wyraźnie to wszystko przedstawić, dlatego, bo materii tych przestrzeni znajdują się jednocześnie jedna w drugiej. Dlatego ja czysto umownie tylko co Państwu przekazałem, że wyobraźmy sobie, że znajdują się nad sobą te trzy dyski, swastyki, które mają po pierwsze różną średnicę, a po drugie ta najniższa nasza i najwyższa Boga obracają się w tym samym kierunku prawostronnym według wskazówek zegara, a ta pośrodku materii żółtej przestrzeni obraca się w przeciwnym kierunku. Dlatego jednocześnie, jedna w drugiej, znajdują się te wszystkie nasze materie i te wszystkie nasze swastyki, tak zwane umownie, jedna w drugiej, według odpowiednich punktów gwiezdnych współrzędnych. A ich pokrywanie się przejawia się w zmianie falowych parametrów środowiska, które nas otaczają. Mając na uwadze tu środowisko otaczające się nasz kosmos, wszechświat, nasz układ słoneczny, zaczynają się otaczające się nas najbliższe gwiazdy, a w ogóle cała faktycznie rzesza różnych systemów gwiezdnej naszej galaktyki z Gwiezdna Droga. Według analogii dzień i noc, to znaczy obracanie się planety Ziemi, to znaczy analogia znowu, ja jeszcze raz zwracam uwagę naszych szanownych widzów, jest podobna. Mniejsze jest odzwierciedlone w wielkim, to znaczy nasza
Зміна дня і ночі на землі według обрацання землі według своєї власної осі пов'язана є з обрацанням нашої галактики дорога млечна вокруг своєї умовної осі, але в матеріях трьох різних прищень. Для того є така аналогія. То są zasady działania i oddziaływania pól falowych, fizyki wielowymiarowych przestrzeni i żadnej ezoteryki tu w zasięgu wzroku ja nie widzę. Bo bardzo dużo jest takich posyłania się, a to jest coś takiego z rodzaju ezoterycznych opowieści, których są bardzo dużo jest w internecie, a szczególnie bardzo dużo jest napisane, drukowanych książek na ten temat. Dlatego wyjaśniam, że czasami najprościej, jak potrafię, żeby było to najwięcej zrozumianie i bardziej przyszczętnie dla zrozumienia przez większość ludzi. Bo uczyć się większość z nas niestety nie chce. Od razu chcą otrzymać wszystko, wyjaśnienie, w cudzysłowie na talerzyku, żeby tylko połknąć z tego talerzyka gotowy. A to nie da się tak zrozumieć. A jak jeszcze wtedy to wszystko szanownym naszym widzom wyjaśnić? Każdego razu zaczynałem selekcję od podstaw. To jest śmieszne i czasochłonne, absolutnie absurdalne. To znaczy główne zasady fizyki, materii wielowymiarowych przestrzeni z wektorami składowymi materii tych wszystkich przestrzeni były dane przeze mnie wcześniej w naszym projekcie Boga, które my z Mariuszem faktycznie w TAGIN TV przedstawiali w poprzednich 30 odcinkach. W takim razie postarajmy się rozebrać się razem w rozkładzie materii w poszczególnych przestrzeniach naszego asymetrycznego wszechświata. Podkreślam słowo asymetrycznego, bo bardzo dużo jest prac naukowych, które cały czas mówią o symetrii. A ja mówię, że nie ma symetrii w naszym wszechświecie. Nasz wszechświat jest asymetryczny. To znaczy, tym samym według moich szanownych kolegów fizyków znowu tutaj głoszę herezję. Herezję w cudzysłowie jest. Znaczy, jak już mówiłem o tych różnych materiach poszczególnych przestrzeniach, które jest sześć materialnych, jedna opiera się na drugiej. Ale żeby wyjaśnić to wszystko i być zrozumianym ze strony zwykłego naszego widza, trzeba podejść do tego troszeczkę z innej perspektywy. Bo dlatego jest potrzebny bardziej skomplikowany rozumowanie. A mianowicie zrozumienie tego, że w każdym punkcie w materii każdej przestrzeni istnieją jednocześnie materii wszystkich pozostałych materialnych przestrzeni. To znaczy trzeba naszym szanownym widzom spróbować samym dla siebie to uświadomić i wyobrazić. Jest jeszcze tak na przykład. Nasza gwiazda Słońca lub planeta nasza Ziemia i tam jest to ściśle przestrzegane. Tylko koncentracja mas materii różnych przestrzeni z punktu widzenia każdej z tych przestrzeni jest rozmieszczona, to znaczy oddalona troszeczkę od siebie według skali ich liniowego czynnika. To znaczy tego suwu liniowego, o którym ja mówiłem w jednych swoich prelekcjach w projekcie Boga. Dlatego znowu jeszcze raz zwracam uwagę naszych szanownych widzom, że nie po prostu tak, nie dlatego, żeby nasi szanowni widzowie nie zrozumieli, co ja przedtem mówiłem w poprzednich odcinkach projektu Boga, bo teraz pokazując to wszystko i próbując naszym szanownym widzom to wszystko wyjaśni, staram się znowu opierać się na to, co przedtem już mówiłem, żeby się nie powtarzać i nie zajmować za długo czasu. To oznacza na przykład, że pomiędzy twardym jądrem naszej planety Ziemi, a jej płynnym jądrem istnieje niejaka szczelina. Przypominam Państwu o budowie naszej planety Ziemi, o którym między innymi bardzo słusznie i uważnie, tylko nie do końca, mówił pan Krzysztof Nowak z Gniezna, z którym Mariusz nagrywał te swoje wywiady, chociaż dostać długo, o tak zwanej możliwości przebiegunowania planety na Ziemi. Ja temu zaprzeczyłem i zaprzeczyłem jeszcze bardzo dawno temu. Lub inny przykład takiego samego rozstępu lub odległości. Jest to tak, że pomiędzy powierzchnią planety a jej jonosferą jest tak zwany pas radiacyjny. W przypadku naszej konkretnej planety Ziemi wszyscy Państwo wiecie, co to jest pas radiacyjny. A wynika z tego, że tak zwany efekt powłok lub osłon,
Ale jest to niezbędnym, wyraźnie świadomym zrozumienie zasady względności. To znaczy, co względne, do czego i trzeba to rozważyć. Co do czego względne. Te zasady względności są podane, były w poprzednich moich wykładach i w książce w rozdziale trzecim. Ja dokładnie to pokazuję, jak to między sobą współgra. Na przykład, nasze szanowni widzowie, które znajdujecie się u siebie w domu, to znaczy praktycznie jest to punkt na powierzchni naszej planety, Ziemi, w materii naszej zielonej przestrzeni. Ale tu powstaje pytanie. Jaki jest ten sam punkt, dom na powierzchni planety i będzie wzajemne powiązanie, to znaczy mieć korelację z punktem na tej samej naszej planecie w materii przestrzeni żółtej. Dlatego policzymy. Konkretne wyliczenie tych wszystkich, powiedzmy, czynników, co przedtem podobało. Średnica naszej planety Ziemi wynosi 12 756 km. Współczynnik liniowy dla przejścia w odpowiedni punkt materii żółtej przestrzeni, gdzie też istnieje nasza planeta Ziemia, to znaczy ja tutaj mam na uwadze twarde jądro naszej planety Ziemi, które ma średnicę, przypominam z pamięci, 2163 km. Mówiłem o tym w poprzednim odcinkach projektu Boga. A współczynnik o wartości 5, to znaczy to jest współczynnik liniowy, znaczy przestrzeń materii żółtej przestrzeni jest pięciokrotnie mniejsza od przestrzeni znajdującej się w materii naszej zielonej przestrzeni. Odpowiednie tablice, które były podane w ostatnich odcinkach nagranych naszego projektu Boga. Wtedy my otrzymamy według prostych wyliczeń tak zwane podziały średnicy Ziemi o wartości 12 756 km na współczynnik 5 i otrzymamy to 2551,2 km. Ale co to jest ta otrzymana wartość? Gdzie znajduje się ten punkt na Ziemi, ale w materii innej przestrzeni? A to jest punkt na powierzchni sfery lub kuli ze średnicą 2551 km. Jeżeli za centrum tej sfery przyjmiemy centrum naszej planety Ziemi, ale w realiach budowy naszej planety Ziemi, i proszę to zobaczyć na realnej, tak сказать, schemacie budowy planety, czemu ten wyliczony przez nas punkt odpowiada? A odpowiada ten punkt rzędnemu punktowi znajdującemu się w płynno-metalowej powłoce jądra naszej planety Ziemi. To znaczy nad twardym jądrem naszej planety znajduje się płynne jądro i tym właśnie w środku tego płynnego jądra naszej planety znajduje się ten punkt, który my tylko co wyliczyli. To znaczy w płynnym jądrze, proszę zobaczyć budowę, wyliczony punkt całkiem niedaleko znajduje się. To znaczy 2551 km minus 2163 km, średnica twardego jądra, dorównia się 388 km i to jest średnica, którą podzielić trzeba na 2. Podzielenie daje nam konkretny wynik 194 km. Otrzymamy taki promień nad powierzchnią twardego jądra naszej planety Ziemi. To znaczy na głębokości 194 km nad twardym jądrem Ziemi, w płynnym jądrze naszej Ziemi znajduje się ten punkt. A to oznacza dla nas, że mogliśmy zrozumieć, to oznacza, że powiedziano wyżej jednocześnie w tym samym punkcie materii naszej zielonej przestrzeni obecny jest odpowiadający jemu punkt, ale znajdujący się w materii żółtej przestrzeni na głębokości 194 km, o którym tylko co przeliczyłem, w nad twardym jądrem, ale w płynnym jądrem. Przypomnę Państwu, jakie tam istnieją temperatury. A tam istnieją temperatury ponad 14 tysięcy stopni. Może każdy chętny zobaczyć konkretny schemat. Dla materii naszej zielonej przestrzeni ten punkt, który jest obecny w materii żółtej przestrzeni, jest komfortowy. A dla nas ludzi, znajdujących się u siebie w domu, według swoich warunków. Ale jak to zrozumieć? Bardzo prosto. To oznacza, że jądro naszej przestrzeni jest prawie obok nas. A tworząc warunki do torsyjnego przejścia do tego punktu w materii żółtej przestrzeni, wtedy jądro naszej planety Ziemi można i ręką dotknąć, ale w umownie, cudzysłowie ręką dotknąć, nie wychodząc z naszego pokoju, to znaczy z naszego domu. W naszym domu na powierzchni planety Ziemi.
І для того їхати нігде не треба. Не треба подорожувати до Йондра Землі, як накранцовано в слинним фільмі «Подорож до Йондра Землі», як тільки це повідали. Тільки проблем полега на тим, що те варунки, які са обіцяні в матерії жовтої пшещені, для нас, люди, знайдуючися в сказаному пункті на поверхні планети, недопущальне, бо на тих місць спалімося, як запалка. Притяг, якщо спойжити на параметри температури і тіснення в пункті стрефи за середницем 2551 кілометр в матерії нашої зеленої пшещені, то мами в тим самим пункті температура, яка становить 14428 стопні Цельсіуса. А тіснення в тим самим пункті вагулі є понад шильком виобразні, трудно навіть то полічити. Але це то всього в такому разі значить для нас людей? А от значить то, що та дуже різниця в параметрах середовіська знайдуючися в тих самих пунктах, але в матеріях різних пшещені, позволя здеймовити, люб в цудослові пожичати, енергії з йондра нашої планети Землі, знову ж, повідзьми, не рушаючи спокою в нашому домі на поверхні нашої планети. Атом енергії можна здеймовити за допомогою відповідних ужонзень, опартих в своїй істоті і будові на технологіях торсійних. Бо хочу тут трошечки сі відстомпити від того, що тільки це повідали наших шановних читальників, дуже дуже є незрозуміння зі сторони наших шановних науковців, щегульні фізиків, займаючися так званими полями торсійними, чонськами торсійними, як ніхтори з них називають. Це для мене є смішно, припрошую, не хочу тут нікого образити, бо недавно мали споткання, теж не бандам мовити з ким, які науковці послугуємося, що вони відповідні ужинзинями укірункуваємо поля торсійне і відбираємо чи реєструємо чонстечки пуль торсійних. Для того ту панству хоче приближити, що трошечки то не є так, як нам то всього мовимо. Для того треба, щоб зрозуміти всього, дуже прецизійно відіти, теорії фізики фальової вельовимірових пшищені асиметричного нашого Всесвіта. Знову то бжмі дуже розтягненте і праві вигляда як белкот науковий, але нестети то є правда. Допоки сі не докопамися до бази, до фундаменту, не зрозуміємо, що над тим базом, над фундаментом сі знайдує. Так і моє знає. Також ото наше шановне відзові є зрюдла енергії в пшишлості. То значить, що в кожному пункті поверхні нашої планети Землі є оцеан енергії. Для того і гіпотетичний етер тут цілком до нічого не є потрібний. Бо то є енергія розпаду йондрового металі, тероїдів, йондра нашої планети Землі. Власне, ту маємо те зрідло невичерпальної енергії, з якого черпав і достарчив на своє ужонзення, знаний всім нашим візом, ніякий фізик, який працював на початку 19 віку у себе, а потім в Станах Зіночолим, бо називався він, всім знаємо, Ніколя Тесла. Для того, до того звертаємося, щоб, як то повідати, що шановні наші відзові зрозуміли, що генератор торсійний дармовий, в цудзислові, дармової енергії є на витягненню ренки. Тільки треба ясно собі усвідомити, що не так просто його побудувати. Бо фактично, для чого я о тим мовим? Бо дуже дуже науковців, які досталися до тих старих патентів Нікола Тесли, яким дуже щеголово представлено будова так званого трансформатора Тесли, який дає дотарття до дармової енергії, невідомо з якого зрюдла. Тараз панству ту всім своїм виповіданням показує, яке є то зрюдло. Але потім Нікола Тесли не тільки позискував там енергії дармовим, в дармовому цудзеслові, але використовуємося, і він мог преслати його на невоображальний дистанс, який мог окружити і цілу нашу поверхню кулі земської. Це значить, він присилав з тої своєї вежі, яку вибудував
na południu Stanów Zjednoczonych na dystans ponad 20 tysięcy kilometrów. Bez żadnych drutów, bez żadnych słupów wysokiego napięcia, natychmiast odbierany w tym końcowym punkcie, do którego Tesla to wysyła. Dlatego niektórzy z naszych naukowców, którzy troszeczkę na tym się znają, tłumaczą słynne wydarzenie z 1908 roku, które my nazywamy meteorytem tunguskim, że to było jeden z pierwszych doświadczeń Nikoli Tesly, który przesłał ten gigantyczny promień energii w punkt najdalej oddalony, bo wyliczył dla siebie wtedy, kiedy przed tym jak wysyłać, że to powinien był punkt, gdzie praktycznie nie ma żadnej żywej duszy człowieka. Dlatego niektóre rzeczy powiązane z tunguskim meteorytem i tym gigantycznym wybuchem, który w bardzo dziwnym, powiedzmy, kierunku położyli drzewa, które tam się znajdowali, jedne postinali wierzchulki, a drugi postawili w prawą stronę, drugim w lewą. I te wszystkie rzeczy mogą tylko się odbywać, kiedy oddziałuje tak zwany promień pola torsyjnego, który niektórzy ludzie, no, jak to powiedzieć, nieprawidłowo tłumaczą, czy nie rozumieją. Dobrze, w takim razie teraz rozpatrzymy, czemu, jakiemu punktowi odpowiada punkt na powierzchni twardego jądra Ziemi w materii naszej zielonej przestrzeni. Dlaczego wziąłem to rozpatrzenie, taki punkt na twardym jądrze planety? A rozpatruję jego w związku z tym, że nasze twarde jądro planety Ziemi składa się nie tylko z superciężkich metalów tyroidu, czyli skala składa się z steroidów i z pozostałych pierwiastków, ale już tylko materii żółtej przestrzeni. Dlatego, szanowny panie Krzysztofie Nowak z Gniezna, wytłumaczę panu, dlaczego u pana wyszła ta gigantyczna gęstość ponad 300 z czymś gram na centymetr sześcienny, bo tylko pierwszych 17 pierwiastków, naszych ostatnich 17 pierwiastków okresowej, pełnej tablicy pierwiastków materii naszej przestrzeni w atomach czy w materii żółtej przestrzeni, to tylko pierwsze 17, a pozostałe do pełnego składu, który składa się u nich z 151 pierwiastków, to są już pierwiastki jeszcze cięższe od naszych teroidów, dlatego u pana wyszła ta gigantyczna gęstość twardego jądra naszej planety Ziemi. I dlatego jeszcze powtarzam, że istnieje szczelina, o którym tylko co przed upominałem, pomiędzy twardym jądrem naszej planety, a płynnym jądrem naszej planety. Bo zwracam też uwagę, bo bardzo dużo naszych widzów na pewno nie zwrócili na to uwagi, kiedy podawałem skład twardego jądra naszej planety i płynnego jądra naszej planety, to w pierwszym twardym jądrze naszej planety istnieje wszystkie 17 pierwiastków. A w płynnym jądrze naszej planety brakuje dwóch ostatnich, to znaczy nie ma 158 i 159 pierwiastka z naszej pełnej okresowej tablicy pierwiastków materii naszej przestrzeni. Bo 159 pierwiastek praktycznie składa się w ponad połowę twardego jądra, ale w płynnym jądrze już jego nie ma, jest tylko nie 17, a 15 pierwiastków toroidów naszej planety. I ta szczelina, która jest między twardym a płynnym jądrem naszej planety Ziemi, to dokładnie odzwierciedla okresową tablicy pierwiastków Dmitrija Ivanovича Менделєєва, jak zobaczycie w całości, które pokazywaliśmy na stronach telewizji TAG NTV, że istnieje tak zwana wysepka stabilności, która składa się z tych 17 pierwiastków tyroidów, 143, bo 159, a potem jest szczelina, która składa się z bardzo szybko rozpadających się pierwiastków. To znaczy, zaczynając
od niedawno potwierdzonego w Dubnie w Międzynarodowym Instytutu Badań Jądrowych 118 pierwiastka, który bardzo szybko w mgnieniu oka, a o mgnieniach też porozmawiamy, bo to jest jednostka czasowa, która nie całkiem zrozumiana jest dla naszych widzów. Powiem dalej, dlaczego ona jest tak uważana i nazywana, bo to znowu sięgamy do tej starożytnej wiedzy naszych przodków, który, no nie będę dalej rozstrzygać, to dojdziemy do swojego czasu. Znaczy, te teroidy, które składają płynne jądro naszej planety Ziemi, już kontaktują się z pierwiastkami materii naszej przestrzeni. A ta szczelina właśnie jest wypełniona tymi cząsteczkami elementarnymi, jakich nazywają nasze fizyki, szanowne od fizyki jądrowej cząsteczek elementarnych, a faktycznie z falami stojącymi, które praktycznie przedostają się przez tą szczelinę z materii naszej przestrzeni do materii żółtej przestrzeni. To znaczy nasze cząsteczki, które my nazywamy elektronami lub cząsteczki, które obracają się wokół jądra, orbitalne cząsteczki lub leptony, jak ich fizyki nazywają, przechodząc przez tą szczelinę, bo też istnieje tam sznur elektroniczny, stają się cząsteczkami jądrowymi w atomach materii żółtej przestrzeni. To znaczy, tak jak u nas każdy atom materii naszej przestrzeni składa się z jądra, w którym są obecne obowiązkowo proton i neutron, wokół nich obraca się elektron, jak cząsteczka orbitalna, który właśnie daje właściwości tym różnym substancjom w materii naszej przestrzeni, tak samo w atomach materii żółtej przestrzeni nasz elektron razem z pozytronem, który my nazywamy, stają się cząsteczkami jądrowymi, znajdujące się w jądrach atomów materii żółtej przestrzeni, a cząsteczką orbitalną obracającym się wokół tego jądra jest witon, o którym cały czas mówimy, który jest podstawą zaistniania życia na każdej planecie w materii naszej przestrzeni. Jest to chmurka witonowa wokół materii nieżywej. Materia nieżywa staje się materią żywą, o którym starałem się Państwu też przedstawić w poprzednim naszym projekcie Boga. Dlatego, kontynuując dalej, powiem, że wziąłem dla rozpoczęcia taki punkt na twardym planecie Ziemi tylko dlatego, żeby pokazać skalę i Państwo zrozumieli, że jednocześnie materii wszystkich przestrzeni i wszystkie te swastyki naszej galaktyki Droga Mleczna jednocześnie znajdują się jedna w drugiej. Ale to nie jest matrioszka typu ruski, które wkłada się jednym w drugie, to istnieje równolegle. Dlatego jest niezrozumiany, niestety dla moich kolegów fizyki, taki gigantyczny dystans w jądrze każdego atomu materii naszej przestrzeni. To znaczy, mamy jądro, które ma rozmiary na poziomu 10 do potęgi minus 13 metra i mamy chmurki elektronów, które obracają się wokół niej, a średnica atomów stanowi rzędu 10 do potęgi minus 8 metra. To znaczy, my mamy 10 do potęgi 5 pustki w każdym atomie substancji czy materii naszej przestrzeni. Co to znaczy pustka? Tam nie jest pustka, bo to jest dla porównania, jak my weźmiemy pileczkę od dużego tenisa w ręki, to najbliższa chmurka, i weźmiemy to jak jądro atomu każdego pierwiastka naszej materii, to najbliższa chmurka elektronów będzie obracać się za 1 kilometr od tej naszej pileczki, którą my trzymamy w ręczkach. To jest znowu analogia, żeby sięgając się do wyobraźni naszych szanownych widzów, nasi szanowni widzowie zrozumieli to, co ja tylko co powiedziałem o tych materiach, które jednocześnie znajdują się jedna w drugiej, ale mają tak zwany zsuw przestrzenny między sobą. Nie wiem, czy to dotarło. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko bez odpowiedniego podgotowania, ale trudno. Postarajcie się. Wtedy ten punkt na powierzchni twardego jądra odpowiada średnicy twardego jądra planety, to znaczy 2163 km razy 5
współczynnik liniowy, to znaczy mamy dystans 10815 km. Wtedy wyliczamy i otrzymujemy, że od średnicy naszej planety Ziemi 12756 km, odminusujemy te 10815 km, podzielimy to na 2, mamy liczbę lub konkretna ilość stanowi 970,5 km w promieniu. To znaczy, że jest to punkt znajdujący się na głębokości 970 km pod skorupą naszej planety, tym samym sięgający w głąb Ziemi. Proszę zobaczyć schemat realnej budowy naszej planety Ziemi, którą już podawałem w poprzednich tych. Ibo ten wyliczony nami punkt przybliżenia odpowiada punktowi na dolnej granicy tego gazowego płaszcza, tak zwanej astenosferze naszej planety. Wszystko odpowiada i zgadza się ze wszystkim. Tak w naszym świecie, tak i w świecie materii żółtej przestrzeni, bo znajdujemy się w takim przypadku w stosunku do powierzchni naszej planety w materii żółtego spektrum, jakby w jej atmosferze. Wzajemne przemieszczanie się, to znaczy ruch względny różnych materii podczas obracania się skorupy powłoki naszej planety, ale w różnych kierunkach, to znaczy mam na uwadze znowu schemat budowy naszej planety Ziemi, że skorupa, kora naszej planety obraca się w przeciwwskazówek zegara, a jądro obraca się według wskazówek zegara. Stwarzając tym samym powstania, przypominam Państwu, sznurów elektronicznych, które obracają się po elipsie, a tym samym stwarzają i powstaje pole magnetyczne, to znaczy pole elektryczne prostopadłe, jak wszyscy znają z zasady fizyki elementarnej, które wykładają się w szkołach średnich, powoduje powstanie wektora pola magnetycznego. Dlatego powstaje ten ochronna tarcza zmiennego, obracającego pola magnetycznego wokół naszej planety Ziemi. I jak mówiłem w poprzednich wykładach, że jeżeli by nie było tej tarczy, to znaczy pole magnetycznego, to żadna istota żywa nie powstałaby na powierzchni naszej planety Ziemi, bo promieniowanie twarde Słońca i otaczającej nas gwiazd natychmiast zabiłoby wszystko żywe na naszej planety. Dlatego nie może coś takiego nastąpić, jak przebiegunowość biegunów magnetycznych na naszej planecie Ziemi. Dlaczego? A dlatego, że cywilizacja Boga Stwórca, która tyle wysiłków i tyle miliardów lat poświęciła dla tego, żeby na tej twardej powłoce skorupy, która wystygła naszej planety, to znaczy na geosferze powstała biosfera w postaci pierwotnych roślin, to znaczy flory, potem fauny pierwotnej, która dalej w swoim rozwoju przekształciła się w powstanie wieńca stworzenia, jak mówi nasze teorie rozwoju ludzkości na planecie, nie może sobie pozwolić, żeby jakim nieprzemyślonym ruchom robić to przebiegunowanie, bo zniknięcie nawet na 3 dni, tak jak piszą nasi naukowcy, włącznie z Grunwaldem Melchizedekiem, a pan Nowak mówi, że panowie Polacy uciekajcie ze wszystkich stron świata i tutaj przyjeżdżajcie do Polski, bo stworzenie tego wtórnego pola magnetycznego, który powstaje od zalegających rud żelaza na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, jakoby zrobi tą dodatkową wtórną tarczę ochronną, która nie pozwoli unicestwić organizmy żywe na naszej planecie. Dlatego jeszcze raz powtarzam, tego nie może być, bo tego nie może być nigdy. Jeden raz przebiegunowość na naszej planecie nastąpiła ponad 1,2 mld lat temu, kiedy powłoka oddzieliła się od jądra, zaczęła się rozdmuchiwać się, tak jak balon, który nadmuchowują rodzice dla swoich dzieci. Wtedy po oderwaniu się powstała ta pierwotna astenosfera lub pierwotna atmosfera, która dalej spowodowała w swoim rozwoju powstanie pola magnetycznego naszej planety. I tylko przy powstaniu pola magnetycznego naszej planety i wtedy była przebiegunowość, zaczęło się pierwsze wyjście istot żywych z Oceanu Światowego
на льонд, который мы вем с теории эволюции Дарвина на нашей планете. Для того еще раз щегульным увагу на то зруться панство. Идем дальше, шановные наши ведзовые, прошу зробить отворотное величение и упевниться в том, что фактично то, что поведялим, есть слушным. Безпосредняя материя жёлтой пшещени есть заслонента от нас кипенцом материум нашей пшещени, а ей параметры ведлук энергетики отповедают материи жёлтой пшещени. Для того и снеет та варства кипенца в схемате нашей планеты Земли, которая ма средницы люб грубость 217 километров, бо она фактически нивелює так само, как варство попелова, которое знайдується под скорупом нашей планеты Земли, которое при велокротной интерференции и дифракции на тиле обнижает частотливость променевания витоновего, же она стаясь позитивно отделяющим на организм живой істоти на поверхні Землі і не забіє тієї істоти. Для того, то є відповідник, значить, варства кіпіонця 217 кілометрів є скоєжона з варством попіловим під скорупом Землі, а скорупа Землі, припомінам, на дні океана становить від 6 до 16 кілометрів грубості, на рівнині Польської около 40 кілометрів, то поводує, що те розлами на Землі, которые мы обсервуємо як пункти сили і дивне заховання тих розламів пунктів сили, поводуємо повстання дуже дивних скоків поля магнетичного нашої планети, які щегульні можна обсервувати недалеко від Вроцлавя. Пій тутай до знаних всіх, Маріушу теж, Слинні гори, недалеко від Вроцлавя. Там, з єдної сторони, є зареєстровано натяження поля магнетичного, але з левоскрентним відділенням на позьомі 50 мікротеслі, а з другої сторони гори знайдується відділення поля магнетичного абсолютно в противному керуванню, правостронним, тільки з натяженням в 200 мікротеслі, то значить чотирикротні віншим. І з єдної сторони ми обсервуємо, що люди, які замішковують, це значить малі вьоски, чи дуже вьоски, малі містечка, некомфортово себе чуємося в ніхтурих випадках, коли там мішкаємо, і абсолютно по-іному квітні життя по другій стороні. Це значить, я знову ту мам аналогії до того, що панство оповідали в проєкті Бога, то значить до сятки аналогії сятки Хартмана. Сятка Хартмана теж пов'язана з тим, що є правостронне укірункування і обрацаннясь пуль торсійних, які сприяються діла на організм біологічний кожної істоти живої, чоловіка влончне, яке дає практично засіляння енергетичне, яке відбирається через наш організм як певним, скомплікованим, але саморегулюючимся, самонастроюючимся, саморозвиваючимся машини не тільки біологічним, то значить складаємося з фізичного тіла чоловіка, але і з другого позьому матриці енергоінформаційної люб тіла вітонового. Власне, на позьомі того тіла вітонового настимпує відбір та й додаткової енергії від правоскрентного обрацання поля торсійного, який через сігма пілонча, то значить хмурка вітонова, переказує хмурці електронової, і наше тіло фізичне достає 96% незбендної енергії для підтримування нормальної праці нашого організму як машини біологічної. Бо то є головне зрюдло отримання енергії з вижей положеної од нас пшещені матерії жовтого спектру, так як мовили. І тільки 4% незбендної енергії і підставові будульці до будови тіла фізичного дає нам в'їдзення люб розщеплення в реакціях хімічних в'їдзення, які достарча до нашого організму. А позостали, то значить найважніше 96%, власне, іде на засадах відділення так званої реакції гідролізи. Я ще раз повтажуся, бо фактично дуже дуже наших відзов трошечки не кояжем єдно з другим. Реакція гідролізи, яка достарча нам
gigantyczną ilość, te 96% energii jest bardzo prosta, ona znana wszystkim chemikom, wszystkim biologom i wszystkim medykom w naszym państwie, nie tylko na całej planecie Ziemi. Bo reakcja hydrolizy opiera się na aminokwas adenozyn 3-fosforowy, który razem łączy się z podstawowym płynem, który bardzo ważny jest dla naszego organizmu, to znaczy z wodą, a szczególnie z wodą wzorcową, bardzo duży ukłon w kierunku twoim, Jacku, powstaje po drugiej stronie po rozszczepieniu aminokwasu adenozyn 3-fosforowego, aminokwas adenozyn 2-fosforowy, przy tym powstaje kwas fosforowy, ale przy tym faktycznie wydzieli się te 40 kilojouli na 1 mol, na jedną molekulę naszego organizmu. Przypominam, że naszych molekul w naszym organizmie jest bardzo dużo, że tylko komórek, które rocznie faktycznie odumierają i odradzają się, istnieje w naszym organizmie ponad 1 miliard, a co 7 lat, znowu liczba 7, nasz organizm w całości się odbudowuje się i odnawia. Dlatego tak ważne jest oddziaływanie pozytywnych pól torsyjnych, żeby dostarczali nie tylko niezbędną energię dla normalnego funkcjonowania naszego organizmu, ale i nie powodowali negatywnych wpływ lewoskrętnych pól torsyjnych, które wysysają od nas energię, tym samym powodując mutacje w naszych komórkach, w naszych narządach, a nasza kserokopiarka DNA wtedy będzie nieprawidłowo kopiować te zniekształcone, zmutowane komórki, które powodują powstanie chorób, to znaczy naruszenie równowagi w naszym bilansie, całym bilansie, nie tylko w przemiany materii, ale w bilansie przemiany energoinformacyjnej w naszej strukturze, jak trójwymiarowym układzie budowy człowieka, każdego człowieka myślącego na naszej planety Ziemi. Dlatego chcę na koniec tych naszych dzisiejszych wykładów znowu jeszcze raz precyzyjnie poukładane jest to w teorii wielowymiarowej przestrzeni asymetrycznego naszego wszechświata. Dlatego informację tą oraz taką nową wiedzę o realnym źródle energii naszej gwiazdy Słońca istoty wyższe dali zezwolenie memu nauczycielu, aby dać ją i donieść przeze mnie i pozostałych jego uczniów do wszystkich ludzi na naszej planecie. Ale znowu ж głównie dla tych ciekawskich i zainteresowanych w otrzymaniu tej nowej wiedzy. Ja dlatego to mówię jeszcze raz, bo są bardzo dużo hejtów pojawiało się, powiedzmy, i w kierunku mojej skromnej osoby, że skąd ja to wszystko wymyślałem, skąd ja to wszystko wiem, jakie są źródła mojej wiedzy. Właśnie tym samym naszym szanownym widzom pokazuję i wymieniam z imienia nazwiska źródła mojej wiedzy. Bo każdy z nas kiedyś w swoim życiu miał swoich nauczycieli i opieramy na ich wiedzy, doświadczenia i możliwość włożenia do naszej młodej głowy tej wiedzy i informacji, które oni posiadali, ale w bardzo prostych terminach, wyrazach i słowach w tej naszej głowie młodej coś się tam pozostało. Pozostale jest dali na tak zwane pastwy losu, to znaczy każdy z nas jest faktycznie swój los, ma w swoich rękach i od niego tylko zależy, czy on chce dalej się rozwijać, czy on dalej chce się kształcić, czy on dalej chce poznawać tą nową wiedzę, bo nieodwracalne zmiany na naszej planecie Ziemi następują cały czas, one są już widoczne i co roku będą co więcej oddziaływać na każdego człowieka, na każdego obywatela, na każdego mieszkańca, każdego państwa na naszej planecie Ziemi. Dlatego ja znowu piję do tego, do swojego starego motto. Wszystkie te nasze prelekcje, nagrania robię tylko dlatego, żeby lepiej wiedzieć i być przygotowanym, nieżeli nie wiedzieć i być zaskoczonym. Bywa to, że zaskoczenie jest bardzo, bardzo niemile. Dlatego bardzo dziękuję naszym szanownym widzom za cierpliwość w wysłuchaniu moich prelekcji.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.